Woda to ja. Ja i woda to jedność. Te sprawy. Hej, dobra. Czego by tu zacząć? Pierwsza rzecz, którą wiemy, no to wiemy już, że ten event to będzie walka Duma z nadzieją. Że to ich pierwsza walka. Czemu pierwsza, to do tego przejdę później. Aczkolwiek ten event ma również być. Ten event ma również być podbudową właśnie pod Fort Nightmares, pod właśnie Koszmarów Czar, pod ten event halloweenowy. I w sumie to jest, jakby to powiedzieć, dużo ludzi miało właśnie takie domysły, że to będzie albo event Duma, albo event Fort Nightmares, albo jedno i drugie. I ja myślę, że to i... Znaczy, no ja myślę. Raczej wszystko wskazuje na to, że będzie to właśnie ta opcja trzecia, czyli... Będzie to i jedno, i drugie. Kolejna sprawa. Ten legendarny Mephisto, o którym tyle ludzi mówiło. Chyba jednak wejdzie. Bo pojawiły się w plikach informacje, że w grze mają pojawić się jakieś specjalne, nie wiem, umiejętności od Mephisto. Mają być to trzy takie jakby... będziemy mogli z Mephisto zawrzeć pakt. Coś na tej zasadzie. Będziemy mogli z nim zawrzeć trzy pakty. Pierwszy pakt to jest, że za 20 punktów zdrowia coś tam dostajemy, chyba broń czy coś. Potem jest za 50 punktów zdrowia też coś tam dostajemy. Nie pamiętam teraz dokładnie co. Ale najciekawszy jest ten trzeci pakt, który możemy z nim zawrzeć. To jest pakt, który działa w ten sposób, że za poświęcenie 99 punktów zdrowia, czyli za zostawienie sobie jednego punktu HP, możemy przywrócić do życia cały swój oddział. To jest... no ciekawy koncept. Ciekawy, ale też nie... niespodziewany, bo sobie można by się było tego spodziewać, że tak by wyglądały pakty z diabłem, więc okej. No więc raczej można się też domyślać, że pojawi się też skin Mephisto. Nawet chyba gdzieś było widać, że jest bundle, Mephisto bundle, więc no raczej ten Mephisto jakoś się pojawi. Kolejna rzecz, chyba najciekawsza z tego wszystkiego. Na evencie, może nie, najpierw co innego. Na evencie mamy walczyć z bossem. Ma być jakiś boss i mamy z nim walczyć. Najprawdopodobniej będzie nim Doom. I będzie on w ogóle w swojej, jest w plikach specjalna wersja Dooma, gdzie on ma tą swoją zbroję uszkodzoną. Między innymi ma prawe oko uszkodzone. Gdzieś też widziałem wersję, że na klatce piersiowej ma uszkodzenia. Które w ogóle, te uszkodzenia są ciekawe, bo wokół tych uszkodzeń jest taka żółta poświata. Więc więc właśnie widziałem tą żółtą poświatę wokół oka i żółtą poświatę na klatce piersiowej. Więc ma właśnie być ten Doom, ten nowy Doom. Mamy z nim walczyć. Będziemy z nim walczyć raczej. Bo wiadomo, Epic postawi nas raczej po stronie dobrych. Wiadomo, jakim znaczeniu tego słowa. Kolejna rzecz na evencie ma być
kascenka odegrana jakaś. To na tej kascence będzie? Nie wiadomo, ale jest to bardzo ciekawe. Ze względu na to, że teoretycznie to jest nadal mini-event. I należałoby się w tym momencie zastanowić, czy to nadal jest mini-event. Ale okej, okay, nieważne, nie wnikam. Więc taka scenka. I teraz najważniejsza informacja z dzisiejszej aktualizacji. Mamy definitywne potwierdzenie tego, że niebieska jagoda żyje. Jak ktoś nie zrozumiał tej aluzji, to mówię oczywiście o Centrum Wszechświata Fortnite'owego, o legendarnej kuli, czyli o punkcie zerowym, bo podobno na evencie ma się pojawić. Podobno. I spekuluje się, że dlatego tutaj tej wody nie ma. Że dlatego tej wody tu nie ma, bo tu właśnie ten punkt zerowy się pojawi. I to jest... przyznam szczerze, kiedy zobaczyłem to, to to mi totalnie zryło wszystko. Cała moja dotychczasowa teoria poszła się rypać. Początkowo. I to jest mniej więcej ten punkt, przez który będę musiał robić live thinking. No ogólnie pojawienie się punktu zerowego może sprawić, że moja teoria nie będzie niestety w 100% się nie potwierdzi. W tym momencie muszę niestety wziąć poprawkę na tą kulę, że ona mi może wszystko zepsuć pod względem teorii. Ale okej, okay, będzie ciekawi, będzie ciekawi. Epic chce się bawić, to się będę bawić. Czy coś jeszcze się ciekawego pojawiło? O tym evencie chyba w sumie nie. Ale pojawiły się informacje o przyszłym evencie. Jednym z przyszłych eventów. Otóż... jeden z eventów ma być podzielony na 6 etapów i ma się kończyć czarną dziurą. I ogólnie dużo ludzi mówi, że to będzie ten drugi event w tym sezonie. Na koniec tego sezonu przed OG. I okej, okay, to by mogło jakoś wyjaśnić może wejście do OG. Jednakże patrząc na fakt, że ma być tam czarna dziura na koniec, to ja bym bardziej obstawiał, że ja bardziej początkowo obstawiałem, że to jest ten event końcowy już na koniec rozdziału. Tylko w sumie czy Epic wrzucałoby aż tak wcześnie już pliki z tego eventu? Nie wydaje mnie się. Więc uznajmy, że chodzi tutaj o drugi event tego sezonu. To też jest ciekawe, bo nie wejdziemy do OG tak o, z dnia na dzień. Więc ogólnie mamy dużo rzeczy. Tak jak mówiłem, jest też te zadanie, które będzie po tym evencie sobotnim. I one... no niestety już troszeczkę zwiastuje, co się wydarzy w evencie. Ale to dobrze nawet, ponieważ to pozwala mi twierdzić, że jedna rzecz, którą przewidywałem w mojej teorii, może się sprawdzić. Więc nie powiem jeszcze teraz, co to jest. Poczekam, powiem o tym później, jak już będę mówił szczegóły mojej teorii. Więc chyba możemy... raczej wszystko już zostało powiedziane. Tak jak mówię, ja się dużo rzeczy dowiadywałem z godziny na godzinę dzisiaj, nie? Jakby od kilku miesięcy śledzenie przeze mnie wycieków w trakcie aktualizacji jest bardzo ciężkie. Ze względu na to, że nie mam na to czasu niestety.
Więc muszę działać z tym, co mam, że tak powiem. No i to jest, powiedzmy, właśnie na razie wszystko, co zostało dzisiaj ujawnione. Jeżeli chodzi o ten event i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz przejdźmy do mojej teorii. I zacznijmy od wyłożenia kilku takich podstawowych takich podwalin pod tą teorię. Najpierw właśnie wyłożę kilka takich podwalin, a później to wszystko złożymy w całość i przedstawię wam moim zdaniem, jak będzie wyglądał cały event. Więc zacznijmy od pierwszej podwaliny, czyli blondasek nie przeżyje. Jeżeli polubiliście blondaska, to mam dla was złe wieści. Blondasek może nie przeżyć. To mogą być ostatnie 4 dni życia blondaska. Oczywiście mam tutaj na myśli Jonesa. Jest dużo rzeczy, które na to wskazuje. Raz, ogólnie dużo ludzi w tym sezonie mówiło o tym, że Jones może umrzeć. I szczerze, początkowo miałem takie nie do końca. Byłem do tego przekonany, ale gdzieś zacząłem to widzieć. I zaczęło mi się to składać w jedną całość. Po pierwsze, należy popatrzeć na to, jak Charlie Wen przedstawia Jonesiego w tym, ogólnie w tym sezonie. Nie mówię o rozdziale, bo nie, głównie w tym sezonie. Zrobili z niego takiego mentora troszeczkę od nadziei. Tak, gdybym go miał przyrównać do kogoś, to jest taki trochę, się zrobił z niego stary Steve Rogers. Że po prostu daje jej dobre rady, że właśnie służy jej dobrym słowem i w ogóle. No, taki typowy właśnie chłopaczek, który już nie jest w centrum uwagi. To już teraz już nie od niego zależy przeżycie wszechświata, tylko właśnie od nadziei. I on właśnie stał się takim dla niej mentorem, można powiedzieć. Tak, bo tam jej mówił właśnie o swoich doświadczeniach, jak to przewodził tam kimś tam, jak to tam coś tam robił, tak dalej, tak dalej. To jest pierwsza rzecz, taka dosyć nietypowa. Druga rzecz to więź, jaka zaczęła się tworzyć w tym sezonie między właśnie Jonesem i Nadzieją. Ja ogólnie już obejrzałem całą masę różnych filmów, seriali. Ja jestem w stanie przewidzieć każdy, nie wiem, plot twist, każde rozwiązanie, jakie twórcy sobie wymyślili. Przede mną nic się nie ukryje, więc no ja wiem, że jeżeli dwie postacie mają ze sobą taką dosyć mocną zażyłość, to coś znaczy. A ciężko, żeby nie powiedzieć, że te postacie mają dużą zażyłość, jeżeli w którym to było tygodniu? W piątym? Tak, podczas zadań Ironmana. Jestem Ironman. Jeżeli podczas tego tygodnia Jones do Nadziei powiedział, że mieli między sobą właśnie taką rozmowę, która tam się wprowadzała do... Tam były użyte słowa w stylu dzięki Jones, że jesteś, coś w tym stylu, nie? Jakby to jest oczywiste. Ociup. To jest, dla mnie to jest oczywiste,
Jeżeli ja coś takiego słyszę, to oznacza, że jeden z nich zginie. Że jeden z nich nie przeżyje. I to by się wszystko właśnie składało. Szczególnie pod względem właśnie tego, co ty, homik, napisałeś. Że... tu nawet nie chodzi o to, że Jones umrze. Bo śmierć to jest śmierć, nie? To tam... Umrzeć można na różne sposoby, nie? Ale ja tutaj mówię o specyficznej wersji śmierci. Ja tutaj mówię o, o śmierci przez poświęcenie. Tak, uważam, że Jones poświęci się... Ojdź. Uważam, że Jones poświęci się dla nadziei. Jakby patrząc na to, że on widzi w niej właśnie tego przywódcę, widzi w niej właśnie to, że ona sobie da radę, że jest gotowa i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że on już jest na takim etapie swojego życia, że on nie będzie próbował kozaczyć. Chodzi mi tutaj o kozaczenie na zasadzie, że nie będzie próbować nagle wejść w rolę nadziei i stać się tym wielkim bohaterem, który wszystkich uratuje. Ja myślę właśnie, że on bardziej tutaj odda swoje życie po to, żeby nadzieja mogła przeżyć. I później przejdę, później kiedy już to wszystko zacznę składać do kupy, to przejdę właśnie do tego, dlaczego uważam, że to się tak stanie. Więc to jest jeden temat. Jones umiera. Druga sprawa, no to jest ten cały śmieszny Mephisto, który, no nie będę oszukiwał, on mi ni w pień, ni w oko tu nie pasuje. On mi totalnie nie pasuje, ale Epic definitywnie chce to zrobić. Mam jakiś na to pomysł. No i jest jeszcze temat tego, jak to wszystko się wmieszuje w... jak w to wszystko jeszcze wmieszać prowadzenie do Marów Czar. Gdzie naprawdę z samej tej grafiki nie do końca nawet wiemy, jaki jest motyw Koszmarów Czar. No powiem tak. Ja myślę, że idąc krok po kroku, ten event będzie wyglądał w sposób następujący. Doom wejdzie na wyspę, będzie wielka napierdzielanka się, nie? Będziemy się z nim bić, nie wiem, czy będzie tylko on, czy będzie... Gaduję, że będzie cała jego armia, nie? Bo... To... Okej. Okay. Ogólnie... Doom... Może na evencie stać się... Duży. To jest duży, mam na myśli... coś pokroju Giant Mana. A to wszystko dlatego, że pozwala mu na to jego nowy armor zrobiony z puszki Pandory. Ja założę się, że on ma jakieś moce powiększające. A nagrodą za te zadania, za te zadania zbiórka z nadzieją, nagrodą będzie ekran wczytywania, na którym właśnie widzimy potężnego Dooma. Więc no Doom się powiększy, będzie Giant Man. No i ta walka będzie się działa, wiadomo. No i ogólnie my bohaterowie dostaną w ciry totalne. Ja nawet nie zdziwię się, jeśli tam będą ofiary śmiertelne, nie? Ja naprawdę chciałbym zobaczyć ofiary śmiertelne w bohaterach, nie? Bo to by idealnie pasowało z kolejnym etapem tego, co się wydarzy, moim zdaniem. No, Doom
jakby patrząc na to, że ta jego zbroja gdzieś tam się ma uszkodzić, no to jakieś tam uszkodzenia będzie miał. Szczególnie też, że dokopano się do jednej z wypowiedzi, w której Doom mówi coś na zasadzie wypowiedzi, jakiej użył Thanos w Infinity War po tym, jak go Iron Man zranił, gdzie mu krew zaczęła lecieć. Że to tylko lekkie zadrapanie. Więc gdzieś tam uszkodzą. Zgaduję, że jakiś specjalny plan na niego wymyślą, ale on ostatecznie okaże się być o kant dupy rozczaść, tak powiem. I koniec końców zostanie na polu bitwy zostanie Doom i Nadzieja. I Nadzieja będzie totalnie przyparta do muru. Jakby patrząc na jej zamotanie się w akcji, na to jaką ona jest panikarą i na to, że ona podchodzi do tej walki totalnie niepewna swojego zwycięstwa, to ona tym bardziej tego nie wygra. To jest tym bardziej oczywiste, że ona niby jest gotowa, ale kiedy już ta walka się zacznie, to ją to zacznie wszystko przerastać i ona będzie przyparta do muru, ja wam to mówię. I Doom już będzie chciał wyprowadzić jakiś finalny atak, nie? Będzie jego wersja Kamehamehy albo Avada Kedavry, nie? Nadzieja normalnie by tego nie przeżyła. I w tym momencie moim zdaniem właśnie wejdzie Jones, który poświęci się dla Nadziei, żeby ta mogła przeżyć. Dlaczego ja tak myślę? Mówiłem o tym, że między tymi dwiema postaciami zaczęła się wytwarzać jakaś taka specjalna więź. Ja nie mówię tutaj oczywiście o więzi na zasadzie miłość, love is in the air, nie te sprawy. Taka po prostu przyjacielska więź. No i nie oszukujmy się. Jeżeli między dwiema osobami jest silna więź i jedna z tych osób ginie, to dla tej drugiej osoby to jest szok ogromny. I dla Nadziei to będzie szok ogromny. Ona będzie... Tak jak teraz ona jest... roztrzęsiona wszystko, ona będzie posrana w tym momencie. Wyobraźcie to sobie. Wszyscy wokół nie żyją. Cała jej armia, wszyscy właśnie ci tam sojusznicy Avengersów, powiedzmy, i tak dalej, wszyscy nie żyją, polegli. Ona prawie zginęła. I teraz jeszcze widzi, jak jej przyjaciel, mentor umiera. No mózg jej aha. Bo dodając do tego, że Nadzieja już będzie rozwalona tym, że po prostu przegrała, to jeszcze widząc, że jej mentor i no można raczej już to powiedzieć, że no dosyć dobry przyjaciel ginie na jej oczach, jeszcze w ogóle poświęcając się dla niej, to będzie, jak ja to nazwałem, potężny szok dla niej. I ogólnie ja to sobie wyobrażam tak, że wiedząc już, że teraz, wiedząc, że ma być taka scenka, ja myślę, że taka scenka odpali się właśnie w tym momencie. Czyli Jones się poświęca i mamy kascenkę umierającego Jonesa w ramionach Nadziei, tam jakieś ostatnie ich rozmowa i tak dalej, ostatnie słowa Jonesa i tak dalej, i tak dalej, a w tym czasie Doom, widząc, że wygrał, wojska leżą
Nadzieja jest rozwalona. Blondasek nie żyje. Pławi się swoim zwycięstwem. Po czym udaje się do swojego zamku. I tam odprawia rytuał, którym sprowadza na wyspę samego diabła Mefisto. W tej swojej wieży. I uważam, że ten rytuał będzie iście wybuchowy, albowiem sekretne zadanie, które pojawi się które pojawi się zaraz po evencie, każe nam powiedz. Każe nam udać się do właśnie ruin tej wieży, żeby ją zbadać. Te ruiny tej wieży, co może sugerować, że wieża ulegnie zniszczeniu. No i to by było najlogiczniejsze wyjaśnienie, patrząc też na to, że wiele ludzi właśnie powiązuje Mefisto właśnie z tą wieżą. Że tam w ogóle w tej wieży jest ten wizerunek Mefisto. Tam w sumie się w ogóle temat Mefisto pojawił. Więc no, tak to widzę. Ogólnie myślę, że jeżeli chodzi o ten wielki tajemniczy plan, jaki sobie bohaterowie przygotują na Duma, to może być po prostu to, co już wcześniej planowali, czyli odesłać go, wysłać Duma po prostu gdzieś tymi nadajnikami szczelin, które też dzisiaj aktywowaliśmy, ale myślę, że one się spieprzą, za przeproszeniem, fajczą się. I ogólnie też w plikach jest, że właśnie chyba te sfajczone nadajniki szczelin mają sprowadzić jakieś dynie na trzy lokacje. Trzy lokacje właśnie mają zostać zmienione na event halloweenowy. Aczkolwiek w to aż tak bardzo może nie wiem, bo... No bo nie wiem, ile jest w tym prawdy, ile nie. I ogólnie tak widzę ten event. Czyli walka, poświęcenie, przyzwanie Mefisto, mamy Fortnite Mers. Tam po jakimś czasie się zacznie, nie? No i będzie te... w międzyczasie wiadomo, tak jak mówiłem, dla nadziei śmierć Jonesa będzie potężna. Nie. Przestań. Don't do it. Będzie potężnym ciosem. Wiadomo, dla wszystkich. Nawet myślę, że szklanka wody może uronić łezkę za blondaskiem. To byłoby z jednej strony śmieszne, z drugiej strony ironiczne, bo się z niego naśmiewała troszeczkę. No i tak jak mówisz, chomik, mogą się pojawić takie wyrzuty, że Nadzieja może właśnie sobie wmawiać, że to jej wina, że to przez nią Jones umarł. No z prostego powodu, tak. Tak jak mówię, ona do tej walki podchodzi totalnie nieprzygotowana. Totalnie roztrzęsiona. Nie, ona nie jest pewna tego zwycięstwa w tym momencie. Więc no może się za to obwiniać, tak, że gdyby bardziej w siebie uwierzyła i tak dalej, i tak dalej. Jednakże koniec końców myślę, że Nadzieja pozbiera się. I ta śmierć Jonesa będzie dla niej takim takim punktem zwrotnym dla niej.
Siema, sprzęgło. No, że ta śmierć właśnie Jonesa będzie dla niej takim punktem zwrotnym. Coś na zasadzie, że musi się to udać, że muszę to zrobić dla Jonesa, żeby tam, wiadomo, ku jego pamięci i tak dalej, uchwale ojczyzny i te sprawy. ogólnie nic na razie na to nie wskazuje, ale też ciekawym konceptem by było, gdyby na Fortnite Mers Fortnite jednak zrobiło, prowadziło Marvel Zombies. Stąd też mówiłem, że fajnie by było, gdyby wszyscy poumierali podczas tej walki, bo później można by ich na przykład ożywić, nie? I na przykład byśmy mieli, nie wiem, zombie Shuri, zombie... zombie wkurwiony banan. I na przykład zombie Jones, który by jeszcze bardziej torturował nadzieję. No i będzie te Fortnite Mers. Przez Fortnite Mers myślę, że za wiele się nie będzie działo. I po Fortnite Mers... znaczy nie będzie się wiele działo. Coś się będzie działo, bo... ogólnie Fortnite Mers będzie prawdopodobnie trwał aż do samego końca sezonu. Więc... a jeszcze na koniec mamy dostać właśnie drugi event, więc myślę, że ten drugi event, ogólnie do niego nie mam za wiele pomysłów. Poza tym, że no wiadomo, to będzie Doom versus Nadzieja Round 2. Aczkolwiek myślę, że w międzyczasie, gdzieś między rundą pierwszą a rundą drugą, inaczej. Myślę, że aktualny plan Dooma zakłada sprowadzenie na wyspę Mephisto. To jest jego główny plan na teraz. A po sprowadzeniu Mephisto, myślę, że Mephisto w jakiś sposób pomoże mu w zdobyciu punktu zerowego. A po co Doomowi punkt zerowy, zapytacie? No, do osiągnięcia swojego celu, czyli stworzenia swojego idealnego świata. Swojej idealnej, dystopijnej utopii. Myślę, że nie. Myślę, że mógłby użyć punktu zerowego, żeby przerobić tą wyspę na swoją własną wizję. Nie zniszczyć wszystko to, co jest, tylko przetworzyć to w swoim własnym swojej własnej wersji, na swój własny obraz, o, to nazwijmy, inne galaktyki. No w sumie równie dobrze mógłby na przykład wziąć te wszystkie galaktyki i również je przejąć, próbować już w ogóle zostać panem nie tylko tego świata, ale wszystkich. To nie wiem, czy on jest, czy on ma aż taką ambicję. I tak jak mówię, właśnie myślę, że on tego Mephisto chce sprowadzić. Wiele osób mówi, że chce go sprowadzić dlatego, żeby swoją matkę przywrócić. Okej, może być takie coś. Ale ja myślę, że nie jest to jedyny powód. Drugi powód to jest właśnie, że Mephisto pomoże mu przejąć ten punkt zerowy cały. I na tym właśnie, w tym będzie się opierała właśnie ta round 2. Na koniec sezonu. I myślę, że tą drugą walkę już Doom przegra niestety. Myślę, że właśnie tą drugą już Doom przegra. Jednakże punkt zerowy tak czy siak się ujawni.
wyniku tego dojdzie do może nawet zostanie uszkodzony, w wyniku tego dojdzie do jakichś perturbacji. No i w wyniku tych perturbacji dostaniemy te OG rozdziału drugiego. Boom. Lock and loaded. Nie no, bez kitu. Dla mnie to jest jedyne logiczne wyjaśnienie. Jakbyśmy się mieli znaleźć nagle w rozdziale drugim, OG.